Było bezpiecznie, spokojnie. Odnotowaliśmy oczywiście parę drobnych zdarzeń. Sylwestra zaczęliśmy dwoma pożarami. Były to pożary drzew i jakichś takich suchych gałęzi. Do najgroźniejszego zdarzenia doszło w miejscowości Grudna. Tam w wyniku wymuszenia pierwszeństwa przejazdu doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Poszkodowane zostały trzy osoby podróżujące samochodem osobowym marki Kia Ceed. A jeżeli chodzi o fajerwerki? No też odnotowaliśmy pożar drzewa właśnie spowodowany niewłaściwym odpaleniem fajerwerków. Czyli tak naprawdę aż tak dużo pracy w ten sylwestrowo-noworoczny weekend strażacy nie mieli? Nie mieli. Można powiedzieć, że dosyć od ostatnich kilku lat dosyć bezpieczny Sylwester.